O-o. Nie, nie gadaj. Nie gadaj! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Hogaty. No siema. I zagramy sobie dzisiaj 1v1, ale żeby nie było dla mnie tak łatwo, to ja będę grał na klawiaturze. Oczywiście, jak ktoś nie wie, to zwykle gram na padzie. Na klawiaturze mam może od 5 do 10 godzin tak na oko. No i co, zagramy sobie jeden mecz zwykły 1v1, drugi mecz zagramy sobie w hoopsy i trzeci mecz zagramy chyba Boomer Ball, jakoś tak to ustalaliśmy. Boomer Ball to brzmi jak dla mnie. No, dlatego myślę, że się uda tobie tam wygrać. Ja chcę powiedzieć, że ja zagram też na klawiaturze, żeby Edek miał szansę mnie rozwalić, także... No, dobra, dzięki. No wiecie, to jest tak, jakby po prostu chłop stary wszedł do piaskownicy i rozdeptał dziecku zamek z piasku, no to mniej więcej Edek tak będzie mnie cisnął. Co? Także... Nie no, ja ogólnie jakieś predykcje. To ja obstawiam, że 1v1 mecz będzie bliski, ale że zwyciężę. Albo nie zwyciężę za chwilę, ale że na hoopsach i boomerballu będzie totalna lipa z mojej strony, bo tam trzeba w powietrzu się udosić czasami. Ja myślę, że każdy tryb dostanę w dziób. Okej. Okay. Dobra, patrz to. Ty, a niby w powietrzu miałeś nie bić, co jest? Naprostowany byłem. Ej, serio, zdziwiłem się aż, czekaj, aż zobaczę powtórkę. Chłopcu tak. Mówił, że o, w powietrzu nic nie uderzam. A, no poza takimi strzałami. Ale pazerniuch tutaj uderzył jednak. No, a ja się wahałem mocno, ale stwierdziłem, że jolo i zadziałało. Dobra, Hogaty, to powiedz, co tam u ciebie, co tam na śniadanie jadłeś? Co tam u ciebie? Chłopie, ja tu walczę o przetrwanie. Ty jednak robisz te piłki w powietrzu. Ja sam jestem w szoku w sumie. Ja tu muszę o przetrwanie walczyć. Ja może zostanę mainem klawiatury. Nie, po prostu ja jestem bardzo słaby na jeden, także... Także wziąłeś sobie... Jak się do tyłu patrzy? Platynę 1 sobie wziąłeś okay, do zagrania, dobra. No to nieźle. Scrollem się patrzy do tyłu, ale dziwnie. Okej, okay. Dobra, może być ciężko. A! Jest! Ja nawet nie wiesz, jak bardzo się muszę skupiać, żeby w dobre klawisze... No... Nie, no... A, dobre klawisze, no widzę, dobre te klawisze. W dobrym momencie, w dobrym momencie o tym powiedziałem. Zacząłem gadać zamiast w trakcie uderzenia, to od razu nie trafia na piła. To musi być pewne skupienie, jak jestem w pobliżu piłki, żeby nie pomylić nic. O kurde. No. Oh, let's go! Wracamy, Edek daje fory. Okay. Let's go! Ale mam chyba lepsze wznowienie niż na padzie. Ała. No nie no. Czekaj, ja tutaj... Towarzyski meczek, a tutaj... Trzeba poniszczyć chłopa. Nie no, ale że jeszcze podbijasz piłkę, żebyś wiedział, że się wywalam? Czekaj. Cyk! Czy? To leciało w bramę. Dobra, to będzie nierozsądne, co teraz zrobię. O kurczę, zaraz chłop... Oho! Nie no, klawisz pomyliłem! Chciałem zbustować i zużyłem sobie podskok. Oho! Ej. Jakbym nagrywał ten odcinek z kamerka, to by to było ciekawe, bo taki skupiony byłem w trakcie tego lotu i taki aż się załamałem, jak kliknąłem zły przycisk. Ale to jest zły masakra, bo ja często mylę ten, czym się boostuję, a czym się skacze. Ja to co chwilę mylę ogólnie. Naprawdę, smutny się zrobiłem w momencie, bo widziałem już okazję na fajną bramkę. Dobra. Chłopco widział okazję na fajną bramkę, ale nie pykło niestety. Czekaj. Mów nie źle. Okej. Okay. O, obrona. Okej. Okay. Czekaj, kopnę cię. Albo nie kopnę, bo podskaczysz nagle. A mnie kusi strzelić. No dawaj, zrób trickersa. O, trickers. Czekaj. Nie! Oła! Okej, okay. Spoko, mam boosta dużo. Nie przejmuj się. Oła! Dobra, nie wiem. Wybiłem ci tę piłkę ją. O tym ty też wybiłeś 4 razy, no nie wytrzymał zaraz. Przepchana piłka. Ja byłem chyba tą piłką przypychaną przez chwilę. Też, oła! To prawda. To... Nie, dobra, ja nie będę... Coś, jak lag serwera jest w ogóle. Lag serwera, aż. No. Wyskito. Ojej. Nie. Dobra, nie zdążysz. Okej. Okay. Dobra, skupienie Edek, bo to jest moja jedyna szansa chyba na wygranie na tym trybie. Naprawdę. Okej, okay, jest. O nie, jest. Ale piła okay. Oddana. Dobra, nie, ja muszę wygrać, bo jak nie wygram tego, to się zbłaźni w odcinku. Nie, no Edek wygra, no spokojnie, obstawiajcie już w tym momencie. Możecie w komentarzach w sumie obstawiać jeszcze, bo jest równy wynik teraz. I tylko tak na wszystkie mecze, z kolei.
Nie, no co ty robisz? Po co ja ci tam szkołę roketa kiedyś robiłem? To ze szkołetka! Nie wierzę. To ze szkoły było. Niewiarygodne. Mogliśmy wcześniej nagrać ten filmik, a potem szkołę zrobić. Dobra, daj mi to. Okej. Okay. Daj się wysadzić. Czemu ty jakoś podskakujesz niewysadzalnie? Randomowe. Okej, okay, proszę, wywal się. Nie? No nie, no. Dawaj tę piłkę! O nie, boosta się nie wziąłem. Ty serio nie wziąłeś? Teraz spojrzałem, aż czy fejkujesz, no, czy nie. No, boosta sobie nie wziąłem. Ja już myślałem, że ściemę mi robisz, żebym się podpalił, a potem patrzę, że serio nie wziąłeś. Nie, ale nie wiedziałem, co ty tam zrobisz, ale to już sobie nie przejechałem przez boosta po prostu. Dobra. O, jest. Ale piła, ale jest, weszła. Udało się, 5-4. Kurczę, no niemożliwe, utrzymać. Jak to się udało? Teraz Atletico będzie grane. Pozdrawiam fanów, jeżeli jacyś są. Znasz fana Atletico? Dobra, dawaj, atakuj. Ej, tak na poważnie pytam, znasz kogoś, kto kibicuje Atletico? Tak, ja. Ale poważnie pytam. Nie no, to czemu nie? No, nawet nie znam w sumie, tak sobie teraz dam sprawę. Nie, no ale to nie jest, wiesz, nie jest main drużyna do kibicowania, no, chyba. Ale w Hiszpanii to zawsze jest Barcelona Real i ale to powiem ci, tyle. Że jak Atletico grało z jakimiś drużynami ostatnimi czasy, to ja tam byłem za Atletico w sumie. Ale bardziej. Powiem ci, dobra, może to powiem na początku kolejnego meczu, bo to zaraz będzie cięcie. Dobra, już jestem spełniony w tym filmie ogólnie. No ja też już jestem spełniony, że nie było 10-0. Dobra, pokażemy nasze umiejętności. O nie, ja sobie przypomniałem, że to piłka na start do góry leci. No, brak umiejętności chyba. No jeden! Nie, ale to będzie. Ej, to będzie masakra. Ten mecz to będzie najtrudniejsze. No chyba ze wszystkich trzech. Ale ty będziesz fajnie poprzenosisz tę piłkę moim zdaniem i tyle ci wystarczy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nigdy nie grałem nic innego niż zwykłego trybu na klawiaturze. Więc nie mam pojęcia. No patrz. No przyniosłem za wysoko. No i tracę. No, jeszcze się podpaliłem. No, spokojnie, no, tracę jak nic. Spokojnie, panie, spokojnie, poszło. Ja jedyne co, to nie chcę tracić po wznowieniach bezpośrednio. Okej. Dobra, ale tam wracając do tego, co pod koniec pierwszego meczu chciałem powiedzieć. No. Tam jak gadaliśmy o tym, czy kibicujesz na przykład Atletico, czy znasz kogoś, kto kibicuje, to widziałem właśnie mema, że ktoś się wypowiada, że w sumie jak to jest, że faceci sobie tam w wieku, nie wiem, 10 lat wybierają klub piłkarski, któremu kibicują i potem 10 lat później na przykład są wnerwieni, że ten klub przegrywa. I w sumie trochę w tym jest prawdy, że randomowy strzał, co ci się jako pierwsza drużynka spodoba z jakiegoś tam przypadkowego powodu. A to prawda, no. Dlatego ja też te kluby lubię, które tak naprawdę lubiłem jeszcze no. W 2005, no ja nie? Dokładnie, no ja kibicuję temu samemu klubowi czasów. Od dawna i tak w sumie... Więc jak miałem 10-11 lat, no. To te kluby polubiłem jakoś i w sumie... Jakoś ja nawet, dalej no ja nawet nie wiem, czy po prostu, że fajnie grali, czy że był Polak w drużynie... Dobra, jest bramka. Nie wierzę, że to obronisz. Jest, okej. Okay. Nie no, mnie nie było w ogóle w obronie, nawet nie jechałem no, tam już za dlatego bardzo. Mówiłem, że nie wierzę, że obronisz, bo się nie ma. Okej. Okay. A, rozumiem, w taki sposób. Dawaj, Dek, strzelaj. Okej. Okay. O kurcze, pieczone! Już kolejna bramka siadła. A co to było w ogóle za hasło? Dawaj, strzelaj. No, że i strzelał. Nie ufałeś, że trafię. O. Tak, oczywiście, nie ufałem, że trafisz po prostu. Dobra. Do bramki. Ało. Dobra, nie no, Edek trafiłem. Tak mówi, że on nic nie trafia, nie strzela, ale prawda jest taka, że robi wszystko co trzeba. Nie, także... no tak, no właśnie w tej chwili, szczególnie. To jest git. Okej. Okay. Dobra, Pitagoras? Albo nie Pitagoras, bo nie umiem flipa zrobić. Oła, no nie, ale najbardziej boli mnie jak w randomowym momencie mylę klawisze. Co ty tu próbujesz? Nie no, wypadł mi stąd. No nie utknąłem. Udało się. Ja nie umiem tym Octane'em, kurczę, teraz znowu, no, czegokolwiek zrobić. Się nie gra 3 lata Octane'em. Okej. Okay. Później nie robi nic z Octane'em. 3 lata? Ja znajdę fragment. Nie grałem. Ja wiesz, tymi gram cały dobra, czas. Dobra, obroń to lepiej. O nie, no serio, obroniłeś. Ojej, myślałem, że sama bo ja walę. A w koszykówce to rzadkość, przynajmniej zwykłej. To no prawda. I dobra. Ale tu piłeczka doleciała do twojej bramki. A i w ogóle, zapomniałem wspomnieć, to Hogaty, jakby ktoś nie wiedział, to ma kanał na YouTubie. I możecie tam zerknąć, będzie link w opisie. Tak, możecie, śmiało. Ale nie wrzucę roketa ostatnio, to możecie mu tam napisać chciałbym, pod komentarzami. Ale no,
no nie ma, nie wiem co za bardzo wrzucić dobra. Z tego roketa, żeby było fajne, no ja nie gram w roketa. Nieważne co wrzucić, ważne, że dałeś się zagadać. Ważne, że dałeś się zagadać. Ja cały czas mam dwa niewyrenderowane odcinki z roketa, tylko... O kurczę. Mówię, kiedy, gdzie je wrzucić, to już jest dobra, inna sprawa. Pa, jaki kolejny gol leci, chłopie. Dobra, jest. Gol za golem leci, a ty mówisz, że nie będzie goli. Jeden na jeden w ogóle na koszu, trochę lipa. Okej. Okay. No to na ten, na co się gra? W króla byśmy musieli zagrać. Chociaż 1v1 w króla, dawaj. To też ciekawie. O kurde. Nie. No nie no, weź, no ja mówię, ja nie jestem w stanie tego obronić. No i bardzo dobrze, dobrze, że jest jakaś szansa, żebym był w stanie ci strzelić w ogóle. Nie? Dobra, nie ma. Okej. Okay. Inaczej to już byłaby lipa do potęgi. Dobra. Czekaj. Pa, samobój leci. No właśnie, niestety nie. Okay. Odleci sobie. Spróbujmy. Oho. Nie, dobra, dobra, przeceniłem się chyba. Mówisz, że przeceniłeś swoje umiejętności. W sensie, dopóki idealnie wyskoczy tak, że lecę w kierunku piłki, że nie muszę nic kręcać, to jest okej. Okay. Ale jak coś trzeba poprawić w trakcie lotu, to jest tragedia. To jest też okay. W sumie dobry tip, jak ktoś się uczy latania na samym początku, to żeby po prostu idealnie, ale żeby po prostu odbiłem na ziemi się nakierować, tak żeby tylko do przodu się lecieć. Się od obręczy, to nie było mnie w ogóle do akcji. No dopóki się w sumie do przodu leci, to jest banalnie, to na ziemi nacelować i tyle. Taki protip dla nowych graczy, żeby w powietrzu nie skręcać. Nie no, ale lepiej idzie niż się spodziewałem. I to jest najważniejsze, a. Dwie osoby są zadowolone no. Ze swojej gry, nie? Rzadkość, także... ale jednak jest. Z gry może to za dużo powiedziane, z wyniku. No nie, czekaj, bo ta piła jest krzywo, dosyć. Ajajajaj, yeah. I za nisko się spadła. Myślałem, że coś, ja cały czas myślę, że coś z tą piłką zrobisz, nie? A ty się odbijasz tam po prostu no. W tym momencie. To może jest ja moja tak najsilniejsza czekam, strona. Coś z nią zrobił. Może, że to jest moja mocna strona, że ty się nie spodziewasz, że się tak wywalam co chwilę. Ogólnie tutaj dla niewtajemniczonych i dla Hogatego, Boomer Ball to jest taki tryb, co piłka po prostu mega mocno lata. Masz nieskończoność boosta i jest ten boost trochę szybszy. I zobaczysz, takie, no nie wiem, jest to bardzo satysfakcjonujące. A, to po prostu normalny mecz, tylko dla ludzi, którzy jeszcze lepiej grają, którzy ogarną, więc... Nie, no... Nie, żeby po jeszcze prostu... mnie bardziej upokorzyć, no nie no to jest inne, no tutaj precyzja uderzenia się liczy, a ja nie mam precyzji aktualnie. Ale mega przyjemny, satysfakcjonujący jest, przynajmniej ja to bardzo lubię grać. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Dobra, teraz leci brama. Albo nie leci brama, bo Hogaty... O kurczę, pieczone. A i Pitagorasy na tym trybie są częste, to też o, jest fajne. O kurczę, ale ona tak naprawdę się odbija sporo. No? Ojeju. Dobra, to się odbije. Tutaj łatwo strzelić samobuja ogólnie, jak strzelisz nad bramkę przeciwnika i poleci to do twojej po chwili. Okej. Okay. Podanie ci zrobiłem, proszę bardzo. No. Ale tutaj... O nie no! Oho. Nie gadaj, dobra, nie leci. Nie ta strona. Au. Nie aż tak bardzo. Czekaj, bo tutaj... Okej. Okay. O kurczę, ona się naprawdę mocno odbija. Jeszcze da się ustawić, żeby się bardziej odbijała ogólnie. Da się jeszcze większy hardcore zrobić. Dobra, lecę, YOLO. O, dobra. O, obrona! Ej, czy ej, byłoby, czy ja to strzeliłem w bramkę? Co? We mnie strzeliłeś. Ej, to ale jakby ciebie nie było, to by w bramkę leciało chyba. Tak, tak. Dobra, tak, patrz, tak. Ryzykant leci. O, nie wiem, na co ja liczyłem, że z tej strony ma wejść do bramki. Ale bardzo chciałem skoczyć. Dobra. Dobra. Nie, już myślałem, że to wleci bezpośrednio. Ajajajajaj. Corner. Okej. Okay. Jak się śmialiście na turnieju, corner. O, jaki będzie gol. Przewrotka w ogóle, Gareth Bale. Ale tutaj przywalił. No, Gareth Bale, mówię. A jeszcze ten aim tam na 15% już załączony, rozumiem. Co? To nie ta gra. Okej. Okay. Ja nie wiem, jak ją uderzyć, żeby ona tak poleciała, ale w dołem, jakby od tutaj... góry. W ziemię, tak jakby trochę. A, tylko w ten sposób. Tak jakbyś, to jest trochę symulator voleya w piłce nożnej, że często leci za wysoko. No, musisz tak uderzyć bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że ją sobie tak lekko wezmę, a... No ta. Ja najlepiej po prostu za każdym razem celować w bramę chyba. W takiej sytuacji. Albo ewentualnie tak, żeby mieć przerąbadę za chwilę. Okay, o kurczę, ta piłka się odbiła jednak. Nie o. Tego się spodziewałem. Jest, dobra. Tego się nie spodziewałem, że ona się odbije. No bo to już tak nienaturalnie mocno się odbija, że no tak przyspiesza od ziemi w sumie. No, o, nie no. Nie no, nie wiesz jak to weszło. Piła. Jeszcze od poprzeczki, od słupka. Chłopie.
Dobra. No i dajesz, bramka. Jest. Serio dojechał, chłop. Ej, serio. Ona zwalnia później w powietrzu. No tak, bo to tak na początku, ja kompletnie nie wiem, jak ona poleci. Ja myślałem teraz, że ona poleci sobie daleko sama. A wiesz, ten, widziałem w ogóle tryb. Zwolni. Nie wiem w ogóle, gdzie to jest do pobrania, bo muszę zobaczyć, ale widziałem na zagranicznym YouTubie, że ktoś odpalił coś takiego, że piłka w ogóle na przykład nie zwalnia w trakcie lotu. Tak się zachowuje jak z Hitseekera właśnie. Tylko, że nie jest piłką z Hitseekera. Rozumiem. Okej, bo to mogę trafić w sumie wbrew pozorom. Oho! Chłop, nie no, ja nie zagrywam piłek w powietrzu na klawiaturze. No bo nie zagrywałem. Ej, co to jest za strzał w ogóle teraz? Ej, tego się nie spodziewałem ani trochę. Ale oszukanet. Okej, dobrze, Edek. Czekaj, bo to jest znowu głupie. O nie, a taka dobra piła była. Dobra, Pitagoras. Dobra, nie ma Pitagorasa. Dostaw te... A, bo my mamy fulla tego w ustach. A, ty jechałeś zaraz mu zabrać? Zapominam o tym cały czas. Zapominam o tym. No nie, jaki fake. No nie, jeszcze się wywaliłem. No dobra, zdążę. Chciałem zezłomować. Oho, Edek jak zwykle tylko proste piłki. Jak? Co, co? Jeszcze obraża. Ja tu próbuję coś zrobić. Dobra, to może być lipa jak trafisz. Nie, no i trafił akurat na sekundę przed końcem. No wiesz, że... No nie wierzę po prostu i tyle. Dobra, sekunda do końca to raczej nie będzie bramy. Nie no. Już myślałem. Jakby to się stało, to, jakby to by usiadło, smutne. No. Byłoby piękne. To było piękne, a nie smutne. A. Ja nie wiem, o czym ty piszesz. O, to siądzie za to. A, nie! Byłem prawie przekonany, że to siedzi. O, a ty, co ty zaraz zrobiłeś? To siądzie zaraz. Okej. Okay. Najgorsze jest to, że jeden dobry strzał. Teraz jeden dobry strzał kogoś. Jeden zły strzał. Nie! O! Dobra, nie ma gola, przynajmniej nie, jest pośrednia. Nie, no ty, najgorsze jest to, że to seria może wlecieć, jakbym się podpalił. Bo przez chwilę chciałem do tego... Oh. Proszę! Oh. Nie, no jakim cudem to się odbiło jeszcze od poprzeczki? No. Oj, nie daję ci piłkę, wysoką. Leci. Dobra, nie do końca precyzja. Ale teraz na... Czekaj, bo to masz. Nie, nie! A, nie zdążę! Nie zdążę. Dobra. Okej. Okay. Ała, lag był! Lag serwera jest! No nie wierzę, i strzeliłbym to! Ja bym to strzelił! Ja bardziej! Ja bym to strzelił! Ej, ale co to jest za moment w ogóle? Już drugi raz. Ej, serwery dzisiaj są zepsute. Dobra, teraz... Teraz to trafię. Co jest? O! Jak ta piłka ci dobrze w ogóle wleciała? Czekaj, bo ja prawie strzeliłem swoją najlepszą bramkę w życiu i to nie grając na padzie. O, o. Nie, nie gadaj. Nie gadaj! Nie wierzę! Ale zrobiony! Ej, powiem ci. Brawo po prostu. Ej, totalnie. A tu. Nie, no widać. Pa, chłopie, ale wyczute. Ja powiem tylko tyle, że nie bez powodu ten tryb się nazywa Boomer Mode. Czy to Boomer Mode? Przynajmniej jeden mi jednak dał wygrać, no, mój tryb, tak. Boomer Mode. Jeszcze sekundę do końca strzeliłeś też chyba taką fajną bramę. I tutaj zrobiłem, no nie, no jak to się stało w ogóle? Mam nadzieję, że było też fajne to do oglądania i że za bardzo sobie nie wypaliliście oczu, jak widzieliście, co ja robię. I co ja robię, to jeszcze bardziej. No, w każdym razie oczywiście zapraszam też na kanał Hogatego i ja już dzisiaj nie będę przedłużał. Sub, like, elo, elo. Elo. Chyba Boomer Ball, jakoś tak to ustalaliśmy. Boomer Ball to brzmi jak dla mnie. No, dlatego myślę, że się uda tobie tam wygrać.